Dzień dobry, kochani. Dzisiaj wykopuję dopiero czosnek. Jest o wiele za późno na to, ja wiem. Ale uwierzcie, nie miałam czasu, bo ostatnie dni były upalne, te lipcowe, i tylko przyjeżdżałam tu podlewać. Nawet nie miałam czasu podwiązywać pomidorów. Tylko jak tam widziałam, że już się kładą na ścieżkę, to robiłam. No i dzisiaj, ponieważ wczoraj popadało, dzisiaj też tak kropi chwilami. Też tu widać kropelki. No to nareszcie robię coś innego na działce niż podlewanie. No jeszcze opryski robiłam, bo walczyłam z tymi chowaczami. No więc teraz nareszcie wykopuję czosnek. No i czosnek jest już taki, on jest ładny bardzo, ale już zobaczcie, to jest właśnie efekt, jak się za późno wykopie czosnek. Ta główka czosnku rozdziela. Ona powinna być taka, no tu jest troszkę taka jeszcze cała, ale też już, tylko trzeba obrać te takie zewnętrzne, to już takie widzicie, poobumierało. No to jest ostatni moment. Tu już jest za późno. Znaczy wiecie, on będzie dobry, tylko się będzie źle przechowywał, bo takie ząbki szybciej wysychają po prostu. Będą nam szybciej takie się robiły puste w środku, wyschnięte, psuć się będą. Ale teraz jest tyle ogórków, że ja myślę, że ten czosnek, który jest już taki rozdzielony, wykorzystam na bieżąco do ogórków. Bo naprawdę ogórki pięknie obrodziły w tym roku. A mogę jeszcze zmiksować go z olejem i taką zrobić oliwę czosnkową, żeby się dłużej przechowywał. No wiecie, ja też nie mam tego czosnku jakoś tak ogromnych ilości. O, burza chyba idzie. No tu jeszcze trochę. Jeszcze mam trochę w domu, bo tak sobie na ogórki brałam na bieżąco. Po jednej, dwie główki. Jeszcze w szklarni tam się kilka suszy, bo wiecie, jak ja tutaj tak wpadałam, to starałam się chociaż kilka sztuk wykopać. No ale naprawdę trudno mi było coś więcej robić. I teraz właśnie wykopuję, jeszcze tam będę sadzić sałatę. No i tak się cieszę, że robię coś innego, wiecie, niż podlewanie, bo to już nudne było i męczące. No jeszcze mi troszkę zostało. On dosyć tak się zagłębił, może go spróbuję, słuchajcie, tu wykopać przy was. O. No tutaj taka akurat nieduża główka. Tutaj było kilka odmian. Na pewno był harnaś, a drugi to nie wiem jaki. O. To harnaś. No także wiecie, będę teraz to robić i czyścić później. No siedzę w szklarni, tyle tego czosnku naczyściłam, znaczy nakopałam, ale powiem wam, że bardzo ładne są w tym roku główki. Są oczywiście mniejsze, większe, ale są naprawdę takie fajne, dorodne. Jest mało ząbków, a dużych, tak jak lubię. Nie ma takiej, wiecie, drobnicy, tylko właśnie, no tutaj nawet jak jest rozczepiżony taki, to widać, że tutaj te ząbki takie duże są, fajne. Oj, to już będzie do ogórków. O, zobaczcie, jakie fajne. Także się cieszę, bo bałam się, wiecie, bo pamiętacie, jakie miałam przygody z tą grządką, tam korzenie rosły straszne. I bałam się, że tam no, uszkodzę jakoś ten czosnek, ale nie, jest bardzo ładny. No, także o, te wezmę, zostawię na zimę. A te takie, które się już tak rozeszły, no to wtedy zużyję teraz na bieżąco. Ja myślę, go tutaj rozłożę na tym sianku, żeby mi to wyschło, bo tutaj jest dosyć tak sucho. Przeschnie i go do domu może jutro wezmę, pojutrze, bo on już jest suchy, on nie jest taki, wiecie, jak zielony, że musi tam tydzień leżeć. To już jest taki czosnek, który no, to już jest wszystko suche, nawet dzisiaj bym to mogła do domu wziąć. No, rozpadało się, ja się cieszę z tego bardzo, bo była susza straszna, znaczy dalej jest, bo ta ziemia, powiem wam, wcale nie jest jakaś mokra. No, deszczyk jest bardzo potrzebny.
bardzo, bo wszystko, ja to wiecie, podlewałam, ale to tak na zasadzie, żeby te rośliny tylko nie umarły, a tak naprawdę rozwój był bardzo ich wstrzymany. Chciałam oprysk dzisiaj zrobić na pomidory, ponieważ właśnie taka pogoda bardzo sprzyja zarazie. Do tej pory u nas była susza i wysokie temperatury i nie było tej zarazy, nie było problemu. Także no, teraz już trzeba bardzo uważać. Już tam na jednym krzaku widziałam kilka zmian takich. No ale nie zrobię dzisiaj tego oprysku, bo zobaczcie. Gniota drzewami. Siedzę sobie w szklarni i fajnie mi deszczyk tutaj kropi, ale chyba czas się do domu zbierać, bo to już nic nie zrobię z tego. No nic, jeszcze wam wiecie co, dam tutaj taki filmik, jak sadziłam buraczki, o, bo to będzie taki krótki filmik i to będzie na tyle dzisiaj odcinku. Dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj będę wreszcie sadzić te moje buraczki, które przetrzymałam w paletce. Już takie mają niedobory, ale już trudno. Mało czasu po prostu, słuchajcie, na wszystko. No i pomyślałam, że dzisiaj sobie tutaj wykopię te ziemniaki, które mi się niezbyt udały w tym roku. Myślę, że to jest powodem susza. Co prawda to są korzenne i to są korzenne, ale słuchajcie, no nie mam gdzie tego teraz posadzić, bo już tak jakby wszystko jest pozajmowane i nie chce mi się nowych grządek robić, a tutaj po prostu już wątpię, żeby coś z tego, słuchajcie, urosło, więc to sobie wszystko powybieram. Zarosło, słuchajcie, to nawet szkoda patrzeć na to. Nie wiem, może ten krzak zostawię, ale też on jakieś, widzicie, niedobory ma, choruje. Muszę tutaj porządnie dać jakiegoś kompostu, jakiegoś może obornika. Chociaż nie, obornika do korzeniowych to nie, ale kompostu na pewno dużo dam. No i te chwasty, wiecie, pousuwam. I mam nadzieję, że mi się uda dzisiaj te buraczki, bo ja na te buraczki to tak nie liczę, że tam jakieś plony będą niesamowite, ale chociaż żeby botwinkę skosztować, bo w tym roku nie posiałam buraków, no i dopiero te rozsady. No także się biorę do pracy, a tutaj wam pokażę, jak papryka mi urosła. Fajnie owocuje. Ja tam, wiecie, nie liczę na tam jakieś rekordowe zbiory, bo ona naprawdę, ja wsadziłam i rośnie, nic tam nie robię przy niej. Brak czasu, słuchajcie, na wszystko brak czasu. O, tutaj fajnie, jakie śmieszne owoce ma, takie słonie poskręcane. No, także będę tutaj, może kiedyś zrobię wam odcinek na dniach o papryce. No, ale to tylko taka migawka, bo po prostu blisko tutaj jest, skusiła mój wzrok. Dobra, szykuję się teraz tutaj do pracy, no i do zobaczenia za jakiś czas. Pomyślałam, że zrobię wam migawkę z moich wykopków. Zobaczcie, jaka to jest stary ziemniak, nie? Ta sadzonka. Ale jaka ziemia jest sucha. Wczoraj padało.
i po prostu śladu nie ma i jest sam piach, no to jak tutaj, no takie widzicie, pypki małe, ale ja to już zbiorę, bo nie ma sensu tego moim zdaniem trzymać, tylko mi miejsce zajmuje i może nawet być tutaj źródłem chorób, bo niedaleko mam pomidory, więc chcę te ziemniaki tu usunąć. Okej, widzicie. Myślę, że one będą, wiecie, dobre do zapiekania w piekarniku. Takie pypki małe. O, tutaj też. W tym roku miałam dwie odmiany. No wiecie co, nakręciłam film o tym, jak sadzę te ziemniaki, ale już go nie zmontowałam, potem przeterminował się. I tutaj dawałam tylko im obornik pod korzeń, ale jednak to było za mało. To było za mało. W zeszłym roku je tak ładnie przyściółkowywałam trawą koszoną i jednak ładniejsze były. Zresztą mam wrażenie, że te czerwone ziemniaki, u mnie lepiej, te Red Anna, one są tam w pierwszych rzędach i zobaczymy zresztą, jak będą wykopki tych drugich, ale widzę już, że no ten żółty to był jakaś bryza, jakiś taki, wiecie, ze sklepu z Biedronki. Nie pamiętam jego nazwy. Coś tu jeszcze mi mignęło. No jest, no marny. Ale na obiad będzie. Ja to dzisiaj, wiecie, wykopię. Tu sobie to jeszcze odchwaszczę ładnie. No i posadzę te buraczki. Dam tu jeszcze kompostu dużo, bo żeby tą, wiecie, ziemię wzbogacić, bo akurat uzbierało mi się trochę tego kompostu. O, kamień. No, także chyba wszystko, słuchajcie. No, taki plon mizerny. No, będę dalej teraz to wybierać i zobaczymy się na dalszym etapie pracy. No, dzień dobry. Jesteśmy po kilku dniach. Tak to wygląda. Teraz trafiłam, wiecie, na taki fajny okres, że padało, więc ta ziemia tutaj fajnie namokła. Jest wilgotna cały czas. Od razu widać, jak listki się fajnie podniosły. Już puszczają nowe. No i tutaj będą sobie rosły te buraczki. Tutaj mam jeszcze takie buraki naciowe, kolorowe. No i został ten krzak w końcu ziemniaków. No i to będzie wszystko. Mam nadzieję, że coś mi się uda z tych buraczków zebrać jeszcze w tym sezonie. Na razie to tak nie wyglądają zbyt atrakcyjnie, ale dojdą do siebie. Już tutaj te środeczki zielone są. Fajnie tak, wiecie, sobie robić rozsady, bo faktycznie teraz nam dużo rabat, grządek pustoszeje, bo zbieramy jakieś tam pierwsze plony. No i nie wiadomo właśnie, co w to miejsce posadzić. A tak jak sobie wcześniej zrobimy rozsady, ja w zeszłym roku nawet fasolki szparagowej robiłam rozsady, no to te rozsady właśnie super nam trafiają na takie puste miejsca. Polecam ten sposób. I też właśnie u mnie to się sprawdza, bo ja tutaj nie jestem na stałe, więc sobie przygotowuję te rozsady na balkonie i mam wtedy możliwość codziennie tam doglądać, podlewać. A tu już przywożę gotowe, także polecam ten sposób. Tu jeszcze Wam pokażę właśnie ten sam sposób rozsady sałaty. To widzieliście ją niedawno tam na filmie, pokazywałam. O, jesteśmy tutaj, to od razu Wam pokażę. Zobaczcie, jak ładnie odrastają kolarebki. No, tata już ma przepiękne liście środkowe. W pochowaczach, o, ta też już puszcza. Także naprawdę, zobaczcie, oprysk się udał. Teraz jeszcze pousuwam te takie liście, bo jak te nowe się wytworzą, no to już te takie resztki liści tak naprawdę mogę usunąć, bo będą mogły fotosyntezować. Także oprysk polecam na chowacze i inne szkodniki. Ale co ja chciałam Wam pokazać, właśnie te sałaty. Też sobie tutaj czosnek wykopałam i wsadziłam na dniach sałaty. One jeszcze się, widzicie, tutaj aklimatyzują. No także takie fajnie tak wykorzystać można te miejsca po pierwszych plonach. No także, o, jarmuż też. Wszystko odrasta, słuchajcie, fajnie. Pokażę Wam, o, następny
też. No, a tutaj jest ten z tamtego filmu, co wam pokazywałam, takie puszczą parę centymetrów jasnozielonych liści i to są już te liście. Zobaczcie, jak ładnie to wygląda. Nie ma chowaczy. Te jeszcze pousuwam, zniszczone. Nie ma też mączlika, także super. No i co, kochani? Pomidorki czerwienieją na krzakach. Czas zbierać. Podwiązywać, jak widać. Ja się z wami już żegnam, to już na pewno będzie koniec filmu. I do zobaczenia, do usłyszenia. Pa, pa!